Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco, z tej strony Bąkol. Dzisiaj bardzo nietypowo, jak widzicie, nagrywam wprost z mojego tabletu. Moi kochani, chcę wam dzisiaj zaprezentować, w jaki sposób mógłbym nagrywać i to jest taka od razu propozycja na przyszłość. Gdybym na przykład gdzieś wyjechał, nie wiem, gdzieś wyjeżdżam sobie, nie nagrałem materiałów, a chciałbym bardzo się pochwalić tutaj generalnie jakimiś osiągami, może w HS-ie, dodatkowo chwaląc się tym, że powiedzmy gdzieś sobie podróżując potrafię nagrać rozgrywkę, może dodatkowo poopowiadać się o tym, co mnie spotkało i generalnie zauważyłem, że mój tablet potrafi nagrywać tutaj, co prawda nie w 60 klatkach w 30, ale w rozdzielczości Full HD. Dodatkowo mamy kamerkę i dodatkowo mamy też głos. Ja teraz tak ściągnąłem słuchawkę, żeby sprawdzić, czy nie rozmawiam zbyt głośno, bo moi drodzy, mamy tutaj poziom baterii bardzo słaby. Mam nadzieję, że nam to wystarczy. Zagramy dzisiaj pojedynek. I tak sobie myślałem, słuchajcie, skoro mój tablet pozwala mi nie tylko na nagrywanie, ale także na streamowanie, to pomyślałem sobie, że gdybym na przykład, czekajcie, może zagramy sobie, może takim mechmagiem, zagram sobie takim mechmagem, for fun. Gdybym na przykład w lecie, czy powiedzmy w jakimś tam okresie wakacyjno-wiosennym, gdzieś pojechał, gdzieś wyszedł, mógłbym na przykład gdzieś w jakichś ładnych okolicznościach przyrody sobie usiąść, zrobić piknik na kocyku, na ławce, nagrać taki materiał, dodatkowo pokazując, co mnie wokół otacza, opowiadając może, co mnie dzisiaj spotkało, także możecie dać znać, czy taka ewentualność może się przyjąć na moim kanale, czy chcielibyście w przyszłości, abym to nagrywał, czy to po prostu wygląda paskudnie i brzmi to bardzo źle, bo też jest tutaj wbudowany mikrofon, jest wbudowana kamerka. Na pewno jest bardzo denerwująca sprawa, że drży mi tutaj ekran i to, że będzie może słychać strykanie właśnie palców, bo dotykam ekranu. Korzystam z moich łapek, tutaj dotykam ekranu. Jak widzicie, HS10 jest HS-em w wersji mobilnej na Androidzie, natomiast z racji tego, że to urządzenie posiada większy ekran niż telefon komórkowy, nie jest już tak specjalnie dostosowane to wszystko, jak w edycji na przykład na smartfony. Tam wszystkie karty są po prawej stronie, są też takie powiększone bardziej potem jak najedziemy. Tutaj tej sytuacji nie ma. Kamerka może drżeć, ponieważ ja sobie tak wygodnie tutaj leżę na łóżku. Zobaczcie, jest choineczka, jeszcze są święta. Mam nadzieję, że jak to wrzucę, nie wiem, czy nie jest za głośno mikrofon, czy jest za cicho, wszystko wyjdzie w praniu. Traktujcie to jako materiał naprawdę testowy i ja jeszcze nie mam pojęcia, czy to wszystko wyjdzie ładnie. Dobra, robimy łupu-cupu, wyrzucamy wszystko, ponieważ tak MechMage działa. No, atakuj. A, i teraz pewnie ktoś się zastanawia, Bąkol, a jak będziesz chciał to robić? Jak będziesz chciał zrobić materiały, w których będziesz... A, coś mi się grafika spieprzyła, widzicie? Po prawej stronie Golda nie było widać w menu głównym, a tutaj nie widać teraz, jak się ktoś loguje ze znajomych. No, ale to ja minimalizowałem grę. Po zminimalizowaniu gry na Androidzie niestety tak jest. Wracając do tematu, pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób będę przechwytywał internet, skoro nie będzie na przykład w parku miejskim dostępu do Wi-Fi. Chociaż czasami się zdarza, niektóre parki mają coś takiego. A mianowicie ten tablet nie ma wbudowanej opcji w ogóle wsadzenia karty SIM, nie? Więc będę nosił przy sobie smartfon, na którym to mogę odpalić opcję routera. Na którym to będę mógł odpalić opcję routera i wtedy... myślę, że tak zrobimy. Tu był misplay chyba. Bo mógłbym zaatakować w ten sposób. A, nie, zrobimy coś takiego. I wtedy bym na przykład mógł udostępnić sobie sygnał Wi-Fi, nie? Tu prawdopodobnie był misplay, ale ja się... Tak to jest, jak nagrywam materiały. Niestety, skupiam się za bardzo wtedy na... A może nawet lepiej, że skupiam się za bardzo na gadaniu. Nawet lepiej, że nie widzicie, kto tam się zalogował w lewym dolnym rogu, bo może te osoby by nie chciały, nie? Cóż możemy zagrać? Możemy, moi drodzy, zagrać takiego mecha. Możemy zagrać sobie takiego mecha. I czy ja chcę się wymieniać tak bardzo? Nie, nie chcę się tak bardzo wymieniać. Myślę, że zrobimy coś takiego. Okej, jestem zmuszony zrobić coś takiego.
Co ten gościu mi zagrywał? Czekajcie, sprawdźmy te karty. On mi zagrywał... Ja zagrywałem czołg, on mi zagrał to... Aha, czyli generalnie to jest... To jest taki normalny mak. Może tempo. Coś tam mi pościągał, coś tam mi porobił. Mamy gorylę. Czy my chcemy tego goryla zagrywać? W sumie możemy zagrać tego goryla, jeżeli on nam go skopiuje. Nie bierzemy Jana, weźmiemy wkurzotrona. On go nam nie skopiował. To jest bardzo dobra informacja dla nas. Tam prawdopodobnie jest, moi drodzy, Counterspell albo kukła. Także zobaczymy. On ma 23 punkty życia. Rzucił kolejnego szatkownika. Zrzucił to, co ciekawe. I teraz troszkę mi zamieszał w głowie. Mógłbym rzucić to plus Jana. Znaczy Jan to jest taka niewygodna karta dla nas. Sprawdźmy, co tam się stanie. Dobra, on kukły nie zagrał. On kukły nie zagrał. Rzućmy coś takiego. I ponownie, moi drodzy, zaatakujmy go w twarz. On, jeżeli zrobi teraz Flame Strike, co jest bardzo prawdopodobne, zabije mi tak naprawdę trzy kreatury. Ponieważ zostanie jeszcze tak. I zostanie tutaj ze Shreddera coś. I zostanie nasz... O, bardzo dobra karta. Bardzo dobra karta, moi drodzy. I patrzcie, co ja w ogóle wykonam teraz. Dobieram karcioszki. O, i tak zrobiłem, widzicie? Dobieram trzy karty. Cudownie. I teraz zobaczymy, czy gościu będzie chciał skorzystać właśnie z tego dobrania kart. No, jak wam się podoba w ogóle materiał? Prosiłbym bardzo pod koniec filmu, jak zobaczycie, możecie napisać krótki komentarz. Czy nawet jakość jest spoko, czy jakaś tam audiowizualność się wam podoba, czy coś nie gra. Czy my mamy literczkę? Jeżeli tu zaatakujemy tu, to my możemy, moi drodzy... Tam jest Counterspell. Jeżeli tam jest Counterspell, czekajcie, to my musimy zrobić taki mały myk. My musimy zrobić tak. My sobie zrobimy tak. Rzucimy tego typa. Fucking shit. A co jak... On chyba nie będzie miał dwóch flame strike'ów, co? Ja bym go poszedł na twarz, słuchajcie. Ja robię takie bardzo YOLO w tym momencie. Ja robię takie bardzo YOLO. Takie chamskie YOLO. Zaatakuję jedną bombę. Która poszła w Jana. I... generalnie takiego zagrania nie naśladujcie, bo szczerze mówiąc powinienem się wymienić, mu zabić tego gościa i tak dalej, i tak dalej. No dobra, jeżeli on użył polimorfii, to co to może oznaczać? Leczy się i zabija nam bombą. Okej, poszło całkiem spoko. I teraz my mamy ataku ile? Czy my mamy litala? Czekajcie chwileczkę. My mamy 4, licząc tutaj od strony mecha. 2, 4, 5, 6, 7, 8 plus 5. Dobra, tylko musimy zrobić pewną akcję. Atakujemy wszystkim. Teraz atakujemy tak. Zmień atak i zdrowie. Proszę bardzo. Mamy Counterspella. Przeciągamy tutaj i atakujemy go na twarz. Myślę, że to był dobry place. Wystarczający. Dobrze, moi drodzy. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Czasami przycina, bo tutaj wiecie, to są urządzenia mobilne. Zobaczcie, mój poziom baterii jest katastrofalny. Za chwileczkę mi się wyłączy w ogóle tablet. Więc moi drodzy, ja wam dziękuję. Dajcie, jeżeli wam się spodobał ten materiał, łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że coś tutaj nie gra, napiszcie, co bym musiał tu zmienić, czy podgłośnić, czy przyciszyć. W każdym razie ja się z wami żegnam. Kończę nagrywanie, żeby jeszcze tutaj pokazać wam to. O, właśnie tutaj. Czekajcie.
O, może tutaj gdzieś wejdziemy, udostępnij i kończymy nagrywanie. Właśnie w ten sposób się to odbywa. Ja w tym momencie klikam tu i się z wami żegnam. Pa, pa.